Zespół powołany przez prezydenta Suwałk, mający poszukać oszczędności i sposobów na optymalizację wydatków, zakończył pracę. Na biurko prezydenta trafił już raport, a z niego płyną konkretne wnioski. Z niektórymi kwestiami ja zgadzam się, które są tutaj, z niektórymi mniej. Pierwsze, co przyszło do głowy członkom zespołu, to zmniejszenie wydatków na energię cieplną i opłaty za ciepłą wodę. Jak się okazało, nie takie to proste. Zweryfikowano umowy z PECEN na dostawę ciepła i zamówionej mocy. W wyniku tej weryfikacji wyszło, że my możemy obniżyć tą moc zamówioną, która w skali roku wygeneruje nam 413 tysięcy oszczędności. Natomiast to byłoby za dobrze. Redukcja mocy kosztuje, bo PEC, jak inwestował w podłączenie danego obiektu, to ustalił, że na tej sprzedaży ciepła w takim a takim czasie zarobi tyle i tyle po to, żeby pokryć tą inwestycję. Jeżeli my teraz zmieniamy warunki i chcemy mniej tego ciepła, czyli obniżamy przychody dla PEC-u, a wobec tego jest w umowie zapis, że w przypadku takiej redukcji, jeżeli ona następuje tam przed upływem tam iluś lat, to trzeba opłatę za redukcję mocy. I PEC naliczył tych opłat 157 tysięcy, czyli te 413 minus 157. Ale ja poprosiłem i prezesa PEC-u, i dyrektorów, których to dotyczy, o rozmowy z PEC-em i ponegocjowanie. To jest umowa cywilna, prawda, i można tutaj rozmawiać. No i państwu podam przykład. Na żłobku miejskim na ulicy Kościuszki można zredukować moc o 6 tysięcy, ale trzeba zapłacić karę to 11 tysięcy. Wobec tego nie warto tutaj cokolwiek robić. Ale w przedszkolu na Raczkowskiej można zredukować moc, co da oszczędność w skali roku 5 tysięcy i 1000 zł trzeba zapłacić dla PEC-u. Czyli już się kalkuluje. Nie kalkuluje się w szkole podstawowej numer 4, bo tutaj trzeba byłoby 23,5 tysiąca, a 8 tysięcy roczna oszczędność. Wyrównuje się, co chodzi o oszczędność i opłata dla PEC-u w zespole szkół technicznych. Natomiast w Suwalskim Ośrodku Kultury Stara Łaźnia też nie opłaca się tutaj. Redukcja mocy na arenie mogłoby przynieść w skali roku 67,5 tysiąca złotych, ale trzeba zapłacić PEC-owi 81 tysięcy za redukcję mocy. No i pan Borysewicz będzie negocjował, rozmawiał i tak dalej, nie? Także mamy tutaj uzyski w niektórych przypadkach bez żadnych tutaj kosztów, potrąceń i to na przykład w szkole, w zespole szkół numer 1, czy jest trzeci ogólniak, poprzez redukcję mocy możemy rocznie zaoszczędzić 21 tysięcy złotych, bez żadnych tutaj opłat. W zespole szkół na Sikorskiego 20 tysięcy złotych. W Soku 39 tysięcy. Dziesiątka też tam jest redukcja. Dziesiątka też gdzieś bardzo wysoko była. No w każdym bądź razie dyrektorzy zostali zobligowani, bo trzeba było wykonać to do końca października, żeby wystąpić o redukcję tej mocy. Natomiast ci dyrektorzy, gdzie te opłaty za ograniczenie tej mocy
duże, no to mieli przystąpić do negocjacji z PEC-em, żeby no, uzyskać coś. Tam, gdzie bilans pomiędzy potencjalną oszczędnością a opłatą redukcyjną będzie korzystny dla szkół czy jednostek, zmiany zostaną wdrożone i, jak zapewnia prezydent Rankiewicz, nie odbędzie się to kosztem użytkowników poszczególnych obiektów. Jak twierdzi, zmiany zostały wdrożone w ratuszu i nie stanowiło to problemu. Kolejne oszczędności mogłyby wynikać z ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Tutaj jednak bez inwestycji trudno będzie znaleźć sposób na okrojenie rachunków za prąd. Oświetlenie uliczne. Jest to duża kwota, w tym roku około 2 milionów złotych. Kosztuje oświetlenie uliczne. My chcemy inwestować w system zarządzania tym oświetleniem ulicznym. Poleciłem, żeby przygotować mi taką koncepcję zarządzania, bo te szafy sterownicze, część mamy nowych, część mamy starych. Część jest tak przystosowania, że zdalnie możemy sterować chociażby ze smartfona. Część w ogóle i system tutaj połączeń jest taki, że to wymaga doinwestowania, no i są różne warianty rozpisane, co można z tym oświetleniem ulicznym zrobić. A teraz jedna pozytywna informacja w tym zakresie, że mamy wymienione prawie wszystkie oprawy LED-owe, które mają również zamontowane systemy oszczędnościowe. One pracują z pełną mocą tylko w pewnym określonym czasie, kiedy ruch jest jeszcze znaczny, a później ta moc jest obniżana automatycznie. Do 40% nocą wchodzi. Zmniejszenie tego natężenia oświetlenia i poboru prądu tym samym, także nie? W porze nocnej. To jest tak, no i to połowa lamp tak funkcjonuje. Nawet i były takie rozważane sprawy jak iluminacje te świąteczne. Gdybyśmy nic nie odpalili, to by była oszczędność 23 tysiące złotych. W tym roku prawdopodobnie nie odbędzie się też konkurs na najpiękniej przystrojoną nieruchomość czy balkon. Prezydent jeszcze nie podjął decyzji, ale bierze pod uwagę, że iluminacja może nadmiernie obciążyć kieszenie uczestników rywalizacji. Kolejnych oszczędności zespół szukał w wydatkach na materiały biurowe czy transport. Jeżeli chodzi o wydatki na transport, no też są delegacje, ryczałty na używanie własnych pojazdów celów służbowych, nie, tego nie ma dużo, no, ale no, tutaj gdzie będzie to możliwe, no to też będziemy chcieli, w załączniku chyba jest, nie? Tutaj mamy rozpisany transport generalnie, ile nas całkowity transport kosztuje. Oprócz oczywiście komunikacji miejskiej. 1,687 tysięcy złotych. We wszystkich jednostkach. We wszystkich jednostkach. Natomiast najwięcej tutaj zarząd dróg i zieleni ma środków transportowych. Ale czy mieszkańcy są gotowi na gorsze odśnieżanie ulic lub rzadsze ich sprzątanie? We wszystkim potrzeba umiaru i rozsądku, by w naszym codziennym życiu nie zadział się taki absurd. Czy my możemy scentralizować zakupy niektórych materiałów biurowych, nie? Po to, żeby być większym kupującym i uzyskać bardziej atrakcyjną cenę. No, ale wiemy, że w rządówce już to dawno, tak, że po papier toaletowy nawet trzeba jechać do Białegostoku.